Dzień dobry dziewczyny i chłopaki, witam was serdecznie w filmie, który trochę jest połączony z filmem jutrzejszym, bo zaraz pokażę wam pewien produkt. Flaszeczka, tak, ale to nie taka flaszeczka, chociaż też bardzo, bardzo mocna i aromatyczna. Słuchajcie, jutro we filmie zobaczycie, jutro, dobrze wam mówię? Tak, w niedzielę. W niedzielę pójdzie vlog i tam zobaczycie żurek, w sensie ten żurek. I powiem wam, że jest genialny. No po prostu jest przepyszny. To jest żurek dębicki. I ja go mam pierwszy raz, ale chyba nawet jest troszeczkę lepszy od tego mojego, który zawsze kupuję, ten żurek z Wolicy. Żurek barszcz biały jest taki... Słuchajcie, dla mnie żurek ma być odpowiednio kwaśny. Ma być kwaśny, ale nie ma być taki, wiecie, taki kwaśny, że wykręca nam usta i... kombinujemy. On po prostu ma być odpowiedni. On nie może być zbyt kwaśny i nie może być zbyt taki bez smaku jałowy. I tutaj mi wszystko się dzisiaj pięknie zagrało, więc żurek dębicki bardzo wam serdecznie polecam. A tutaj jeszcze zawiesiłam tę gumkę, bo na nim jest taki papierek i jest tak ładnie związany recepturką. I takie gumki mi się zawsze kojarzą z takimi dawnymi czasami, jak takie gumki, no były... w domu bardziej potrzebne, mam wrażenie, niż teraz. Nimi się związywało wszystko. Ja na przykład miałam wiązane kucyki, czego nie wspominam zbyt jakoś z łezką w oku, bo potem jak mama mi czasem zrobiła takiego jednego kucyka wysoko i ściągnęła mi go wieczorem, to aż cebulki włosów bolały. No i umówmy się, że te gumki bardzo niszczą włosy, ale czasem się przydają i czasem naprawdę, kurczę, przydałaby mi się taka gumka recepturka. I za moich czasów to się szło do apteki i prosiło panią, żeby lub pana, żeby dali trochę tych gumek. Nie wiem, czy u was też tak było, dajcie znać. Ale no, takie to były czasy. A teraz gumki recepturki można zdobyć, kupując żurki. Słuchajcie, polecę dzisiaj takimi produktami, które wykończyłam. Więc najpierw sekcja jedzenie. I muszę wam powiedzieć, że ta śmietanka 12, niekoniecznie z tej firmy, ale ja ją kupuję w Intermarché, no i wiecie, jest tam 12 właśnie ta. Świetna, idealna do zup. Dzisiaj wykorzystałam ją do żurku, do sosów, sałatek oraz do kawy. Do kawy spisuje się genialnie. W sałatkach jeszcze nie próbowałam, bo ja raczej wolę jogurty, ale na pewno już odchodzę od 30. Czasem pewnie, że sobie taką 30 kupię, ale jeśli na przykład trzeba nam coś ubić, taką ubitą śmietanę, to super spisze się ta tłusta 30, ale 12 daje taką kremowość, daje taki smak i robi tę samą robotę co 30, więc wiadomo, że jak można, to nawet trzeba se troszeczkę odjąć. Słuchajcie, jeszcze chciałam wam zwrócić waszą uwagę na te przyprawy Ten Smak. One są na pewno u mnie w Intermarché, no ale pewnie są też w innych sklepach. Bardzo aromatyczne są te przyprawy, bardzo takie nasączone tym smakiem i mam nawet porównanie właśnie na tej papryce. Przesypywałam świeżą paprykę do słoiczka, gdzie jeszcze odrobinka została mi starej. I tamta była z jakiejś takiej znanej marki, która też się, wiecie, reklamuje. Chociaż nie widziałam, żeby się ta firma reklamowała. I wiecie co? Nawet kolor tej papryki był inny i zapach był bardziej intensywny. Więc podejrzewam, że i na smaku też jest jakaś różnica. No tego akurat nie spróbowałam, żeby... liznąć tej i tamtej, ale naprawdę no świetne, świetne są. Mam bardzo, bardzo dużo rzeczy. Oni mają też fajne takie zioła, zioła Małgosi, zioła jakiegoś tam, wiecie, brata, którymi można no trochę tam w tej kuchni porządzić. Także jak będziecie gdzieś mieć na widoku, to polecam. Zdenkowana i naprawdę dobra. Niedroga i naprawdę dobra woseba. Ja z wosebę miałam na pewno... kilka razy tę złotą i brązową. Uważam, że brązowa deczko lepsza od tej złotej, ale złota jest naprawdę no świetna. No co tutaj dużo będę mówić. Dobra kawa za dobre pieniądze. Zostawiłam specjalnie opakowanie, bo wiedziałam, że niedługo będzie się szykował taki filmik. I słuchajcie, profesorska pełna bakali. No nie, no tutaj to nie możemy odmówić tego, że ta czekolada jest naprawdę napakowana bakaliami. Nie każdy lubi białą czekoladę. Ja też nie jestem jej fanką. Natomiast są takie, które naprawdę nie przypominają tej takiej chamskiej, niesmacznej, słodkiej takiego ulepka czekolady. I to jest naprawdę godna polecenia, bardzo dobra, naprawdę z dużą ilością bakali. Tutaj nie ma tak, wiecie, że co piąte okienko gdzieś tam jakaś rodzynka. No polecam wam, jak macie ochotę, możecie skosztować. Ona jest z Biedronki. I jeden z moich ulubionych serów i powiem tak...
O, tam Brunek daje znaki. Powiem tak, no najfajniejszy. Apetina, cheddar i mozzarella. No najfajniejszy jest ten ser. On, wiecie, on ma dwa kolory, więc też ładnie wygląda. Tak apetycznie. To są takie cienkie kluseczki, bardzo ładnie się rozpuszczają. No więc co tu dużo mówić. Jak i gdzieś go widzę, to zawsze po niego sięgam. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o smakowitości. Więc teraz, ojejku, strasznie jest jasno jakoś, przejdźmy do, no niewiele tu w koszyczku mam, przejdźmy do kosmetycznej części i powiem Wam tak, jest tutaj produkt, który ja uwielbiam, który ja uważam, że działa, a to jest najważniejsze, jest to emulsja na suchą skórę głowy, czyli ja ją używam na przykład przed myciem włosów, bo tak to nie polecam, bo te włosy stają się takie tłuste. Jest to emolium, a ja mam bardzo dobre wspomnienia z tymi kosmetykami. I powiem Wam tak, ono intensywnie nawilża i odżywia, łagodzi podrażnienia i świąt. I ja kiedyś się spotkałam z tym produktem właśnie kiedy potrzebowałam czegoś, żeby mi złagodziło świąt skóry głowy, takie ogólne podrażnienie i on się spisał świetnie. Jest malutki, ale jest wydajny, bo to jest takie mleczko, taka emulsja, bardzo ładnie można tą naszą wrażliwą skórę głowy skłonną do alergii i suchą wmasować. I powiem Wam, że jak ja się zagłębiłam w temat, to tak bardzo często tę skórę głowy właśnie traktujemy po macoszemu, a jakiś szampon, no to do włosów, ale słuchajcie, nawet dobrze jest czasem wetrzeć odżywkę w skórę głowy. I ja wiem, że ona powoduje, że się będą nam włosy szybciej przetłuszczały, ale to tak bardziej taki zabieg leczniczy, bo tę skórę głowy też musimy czymś nawilżyć. Wiecie, stosujemy tylko szampon, odżywkę stosujemy tak od ucha i nawet jak troszeczkę wyżej, to ona tam nie dotrze tak do tej skóry głowy, a ta skóra głowy jest, no, taką częścią, o którą też trzeba zadbać. Na dłonie dajemy krem, na stopy, na ciało, na twarz, nawet na paznokcie dajemy sobie jakieś olejki czy odżywki, a o skórze głowy zapominamy, więc dobrze jest coś takiego, nawet jak Wam nic nie dolega, czasem sobie zastosować, bo wiecie, to jest chwila, moment i coś tam się zaczyna dziać. U mnie też nic się nie działo i potem miałam problemy. I właśnie ogarnęłam, że jeżeli ja tak dobrze nawilżę tę skórę głowy, zadbam o nią, użyję oczywiście odpowiednich kosmetyków później do mycia, jakiś peeling od czasu do czasu, żeby to wszystko tak jednak zeszło, no to jest super. Także emolium, emulsja na suchą skórę głowy, jak najbardziej polecam. I ostatnio Wam pokazywałam ten wielofunkcyjny żel. Ja tutaj mam jeszcze na pewno do rozcięcia to opakowanie, więc ja go wykorzystam, ja go nie wyrzucę. I ten mój poprzednik był z Eveline. No i tutaj, tak jak mówię, z zapachem jest tak średnio, taki średni ten zapach, ale żel jest genialny. Wszystkie te żele zawsze są genialne, ja zawsze będę je polecała. To jest też multifunkcyjny żel do ciała twarzy, głęboko nawilża, wygładza, zmiękcza, natychmiast regeneruje i łagodzi. U mnie on po prostu działa jako taki kosmetyk, który łagodzi. Ja go w ten sposób zawsze używam i wiecie, można go sobie nałożyć w ramach, nie wiem, nawilżenia skóry, ale no u mnie ten kosmetyk na pierwszym miejscu ma za zadanie złagodzić, potem dopiero nawilżyć. I kolejny produkt, i też wykorzystam, wycisnę i zastosuję tak, żeby wykończyć po prostu. I zrobię sobie tę metodę OMO, bo mam tutaj odżywkę humektantową i to jest Only Bio. I tak jak polubiłam się z ich szamponami, to z tą odżywką się nie polubiłam. I tak już pasuje ją po prostu, wiecie, dokończyć. I tak ją ostatnio kończyłam i chyba nawet w jakimś denku ją pokazałam. I wyobraźcie sobie, że ona tak przestała do dzisiaj, więc... No, naturalna wegańska formuła z aloesem, betainą, kwasem mlekowym. Więc taką odżywkę właśnie warto sobie czasem walnąć na ten nasz skalp. Ale ja właśnie zamierzam ją wykończyć w taki sposób, że umyję włosy dzisiaj metodą OMO, więc potrzebuję jej więcej. No bo tak, jeżeli chodzi o włosy, to dla mnie ta odżywka po prostu nie robi nic. Nie robi nic złego, ale nie robi też niczego dobrego. I tutaj mam szampon, który zastosowałam tylko raz i to nie był szampon dla mnie, chłopcy go wykończyli, ale też Artur mówił, że taki średni. I to jest ziaja, to jest topola osikowa, olejek lawendowy, szampon ziołowy, normalizujący sebum, nadmiernie przetłuszczające się włosy, podrażniona skóra głowy. I ja go właśnie kiedyś kupiłam, szukając takiego ratunku dla tej mojej skóry głowy, ale no niestety, są szampony, które ja użyję raz i mam taki wściek skóry głowy, że... Naprawdę, noc jest nie moja, idzie się zadrapać, więc trzymam się tej mojej taupy,
i mam nadzieję, że ona nigdy nie przestanie mi służyć, bo to było po prostu nieporozumienie. Tutaj mam takiego jednego przedstawiciela, ale jak wiecie, ja ostatnio używam praktycznie tylko tych żeli z Balea. Słuchajcie, są fajniejsze i brzydsze zapachy, wiadomo, konsystencja jest zwykle ta sama. To są żele na poziomie Isany. Ja bardzo lubię Isanę i bardzo lubię te Balee. Także wiecie, tanie, spełniające swoją funkcję i przy okazji bardzo ładnie pachnące. O, tu jeszcze jakiś mój włos oczywiście się przyczepił, ale to wiecie, no to są produkty z łazienki, więc gdzieś tam jakieś prawo do tego jest. Myślę sobie nawet, że jeśli chodzi o zapachy, to Isana ma troszeczkę ładniejsze, albo więcej takich, które mnie się podobają. Natomiast mnie po tych żelach nic się nie dzieje, za 300 ml, za dosłownie grosze, no świetnie. Tutaj wykończyłam płatki. Ja Wam powiem tak, jeśli chodzi o te płatki, one rozjaśniają, redukują, odmładzają i ujędrniają. Nie, no umówmy się, są fajne, są takie, wiecie, przyjemne. Czasem sobie kobiety lubią zrobić taki relaksik wieczorny, wiecie, nałożymy coś i po prostu działamy, nie? Tak, no zrobię sobie, ale to trzeba by było, nie wiem, chyba codziennie używać tych płatków, żeby były jakieś takie naprawdę efekty. Skóra zmęczona, pozbawiona blasku. Fajne do takiego odprężenia, takiego wieczornego spa, że o siebie dbamy, że coś tam robimy, ale no cenowo wychodzą bardzo, bardzo słabo, więc chyba lepiej sobie wklepać jakiś dobry kremik albo tam leży, ale zapomniałam jak się nazywa. Mam. Chodziło mi o Retimax 1500 z witaminką A. Odżywia, nawilża, chroni. Jak będziemy stosowali taki kosmetyk, to wszystkie płatki mogą odejść do lamusa. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o takie kosmetyczne, lecznicze sprawy, to mam tutaj takie kropelki Zumba. Ojejku, po prostu od lat co najmniej 7 są zawsze u mnie w łazience. To są takie kropelki, taki świetlik, ale tutaj są różne wyciągi właśnie ze świetlika, z bławatka, z oczaru, z rumianku. Cudowne, jeśli mamy zmęczone oczy, jakieś podrażnione, przesuszone, zaczerwienione, piekące, no po prostu działa cuda. Polecone kiedyś przez panią w aptece dla mojej koleżanki, która złapała ogromne zapalenie spojówek i zastosowane bardzo szybko dały radę, także myślę, że warto je mieć gdzieś w swoim zasięgu. Tutaj jest olejek i powiem Wam tak, no to jest jedyna taka odżywka, która naprawdę, jeśli chodzi o paznokcie, u mnie zadziałała. Ja wszystkie te odżywki sławne, sławienne, rozsławione, drogie, tańsze stosowałam i one nie przynosiły jakiegoś takiego rezultatu. Niektóre nawet, mam wrażenie, miały skutek odwrotny. A ten olejek z Laura Conti to jest takie serum regenerujące, arganowe. Tutaj jest olejek arganowy, olejek żożoba, wosk pszczeli, witamina E. No po prostu pięknie nawilża te paznokcie. Więc ja już nie idę w takim kierunku, że jakieś tam witaminy, jakieś tam nie wiadomo jakie składniki, tylko nawilżenie. Właśnie teraz mam, bo mi się skończyło i muszę sobie coś kupić, więc na pewno sięgnę po to, ale ono jest z Rossmana, tak a propos. Ale już tak wiecie, zaniedbałam i już widzę, że wszystkie paznokcie mi się powolutku zaczynają rozdwajać, więc jak stosuję, to mam zawsze święty spokój. Tylko naprawdę trzeba stosować systematycznie, to jest bardzo fajny produkt, który ma taki mały pędzelek, więc wiecie, nawet jak są paznokcie pomalowane, to tam od spodu można sobie działać, no. Albo ewentualnie jakiś tam, wiecie, olejek sobie wcierać, on też da radę, ale to jest bardzo wygodne i ma fajny skład, więc ja Wam bardzo serdecznie polecam. W Rossmanie jeszcze dodatkowo w kartoniku Laura Conti. No i tutaj mam jeszcze pastę, którą dzisiaj też rozetnę i wydobędę co nieco, bo tak wiecie, szkoda marnować tych wszystkich resztek, a tak zawsze by się trochę tam wyrzuciło. I to jest Aqua Fresh, potrójna ochrona. Wiecie co? Zwykła pasta, ale ja tak długo używałam jednej pasty, że jak zmieniłam tak przypadkowo, to powiem Wam, że ten smak tej pasty, taki bardzo mocno inny, taki jakbyśmy sobie żuli świeżą gumę Orbit, zachwycił mnie i po prostu dla tego zapachu i smaku postanawiam jeszcze do niej nieraz wrócić. Jeśli chodzi o trzecią grupę, to tutaj pociśniemy już tak bardziej chemicznie i to jest jeden z ulubionych zapachów nawet, ale na pewno z ulubionych płynów, to jest Vernel i to jest płyn, który ja wypróbowałam jako pierwszy z tej firmy. Podobno to jest Silan, ale no,
Nie wiem, nie mam na to 100%. Natomiast ta wersja jest tak boska. Ja mam teraz tylko te płyny do płukania. Proszę męża, żeby mi przywoził, ale myślę, że gdzieś tam na tych ryneczkach z tą niemiecką chemią na pewno dostaniecie, a na pewno dostaniecie je w internecie na Allegro, bo sprawdzałam. Nie wiem, jak to się tam, wiecie, jak to wychodzi cenowo, ale naprawdę są warte. Cenowo w sensie, ile kosztują te u nas. Naprawdę są warte, bo to są płyny tak cudownie pachnące. One naprawdę pachną, one naprawdę zmiękczają te ubrania i one naprawdę są takimi płynami, jak ja pamiętam początkowe Lenory. Czarny, czerwony, zielony, potem złoty. Te pierwsze Lenory to był taki sztos, że to się w ogóle nie da opowiedzieć. Potem nie wiem, co się z nimi stało, ale no, pewnie się stało to, co ze wszystkim. Jak na szeroką skalę zostało wykupywane, to po prostu jakość poleciała. No ja, jako używająca tych płynów, mogę to z całą powagą stwierdzić. Słuchajcie, mój jeden z ulubionych płynów do naczyń to jest Kraft, na przykład aloesowy, balsam do mycia naczyń. Tyle w temacie. Biedronka, dobra cena, nie jest zbyt rzadki, pięknie się pieni. Robi robotę, więc po co przepłacać? Ewentualnie jak już mam przepłacać, to kupuję Fery, bo go bardzo, bardzo lubię. Coś, co już odkupiłam i odkupować będę. Tutaj jest jeszcze jeden korek dosłownie, więc będzie dzisiaj mycie podłogi, także już pójdzie do denka. To jest tytan, panele, płyn do mycia i pielęgnacji paneli. Chociaż tutaj mamy też panele i drewno, ale słuchajcie, to jest, no powiem tyle. To jest płyn, który nawet na takich starych już panelach, troszeczkę takich, wiecie, zdartych, złochanych, że nie mają już tej pierwszej takiej chroniącej powierzchni, która ładnie się świeci, robi taką robotę, że ojoj. Po prostu pięknie je myje i pozostawia taką, coś takiego, co chroni przed wszystkimi takimi bardzo widocznymi od razu stópkami, odciskami, paluchami, że wiecie, czasem umyłam podłogi i mówię, nie no kurde, no po co ja je myłam, one są całe wypalcowane. Ten płyn naprawdę jest najlepszym środkiem, jaki w ostatnim czasie miałam, a przechodziłam już i szampony, i płyny do mycia, do płukania, i jakieś nie wiadomo jakie płyny do podłóg, i z octem wodę, i bez octu, i z płynem do szyb, i z płynem do naczyń. Wszystko działało beznadziejnie. Znaczy, powiem szczerze, najlepszy był jeszcze ten szampon do włosów. On jakoś tak najbardziej. No i tutaj też jest zdenkowany tytan i to jest kamień i rdza, też już odkupiony. Świetny produkt, tylko tutaj mam takie małe, znaczy tutaj też w sumie mam takie małe zastrzeżenia. Bardzo, bardzo niewydajne są to produkty. Bardzo. Trochę psiku, psiku, trochę piany i nie ma. Także jeżeli chodzi o wydajność, to jest no tak słabawo. I tutaj muszę dzisiaj też wykończyć, tutaj mam jeszcze takie coś tam, więc zrobię dzisiaj czyszczenie łazienki. Cilit Bank. Przez wiele miesięcy używałam tego produktu, trzymałam się go i uważam, że przy tym produkcie jest o wiele bardziej wydajny, ale o wiele słabszy i taki bardzo chemiczny. Taki wiecie, że jak wejdzie się do prysznica i się tym spryska, to o Jezu, trzeba uciekać szybko, bo normalnie no, jest taki no, turbo mocny w zapachu. Ten jest fajny, łagodny, ale powiem Wam tak, po wypróbowaniu tych środków do tego już nie wrócę. Także spoko, ale szału to też nigdy nie robił. No, także dziękuję Wam za uwagę. Niektóre rzeczy muszę wykończyć, resztę wyrzucić. Suma summarum, trochę śmieci się nazbierało.